O tak, nie ma to jak dobrze rozpocząć materiał i wieczór od dwóch szybkich, ten drugi to tak średnio, quickscope'ów. Dzień dobry, czołem, czołem, kromka z rosołem. Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale na kanale, w kolejnym odcinku z Battlefielda 2042 i dzisiejszy update bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Tak jak robiłem wam ostatnio film na temat stricte samych klas, tak specjalnie chciałem poczekać odrobinę dłużej, aby móc po prostu pograć sobie między innymi nowymi dodanymi celownikami do gry. I dzisiaj między innymi o tym sobie porozmawiamy, ale ogólnie też o paru zmianach, które powinny wam się również spodobać, jeżeli w dalszym ciągu w Battlefielda 2042 gracie albo zastanawiacie się, czy może, kurde, warto w końcu do niego wrócić. Jak zwykle, moi drodzy, zachęcam do polajkowania materiału. Bardzo dziękuję za waszą obecność przy moich filmach z 42 oraz do zasubskrybowania kanału, jeżeli chcecie pozostać na bieżąco z informacjami na temat najnowszego Battlefielda, ale też z innych gier FPS-owych. A teraz, nie przedłużając, zerknijmy na nowego, starego Battlefielda 2042. Update 3.2 to pierwsza duża aktualizacja do gry w nowym 2023 roku, która kładzie tak naprawdę podwaliny pod kolejny, ostatni, teoretycznie czwarty sezon z roku pierwszego wsparcia Battlefielda 2042, ale jak doskonale wszyscy czekamy na to, co 2023 rok przyniesie, bo już sezon piąty jest oczywiście zapowiedziany i potwierdzony. Najnowsza aktualizacja w głównej mierze skupia się na dodaniu klas i tutaj powtarzać się nie będę. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak działają nowe, stare klasy, w jaki sposób specjaliści zostali zaimplementowani w ten nowy, przerobiony odrobinę system, odsyłam was do mojego ostatniego materiału. Dzisiaj natomiast opowiem wam trochę o moich odczuciach związanych z grania właśnie z wykorzystaniem tego nowego systemu, tych nowych, starych rozwiązań. Poza samymi klasami do gry zostają dodane trzy nowe celowniki, którymi gra mi się osobiście, tak? Po prostu fantastycznie. W końcu jest to jakiś zdecydowany powiew świeżości, coś, czego w Battlefieldzie 2042 jeszcze w ogóle nie było i coś, co drastycznie wpływa na to, w jaki sposób podchodzimy do walki, czy to na blisko, na daleko, czy na średnio. Oczywiście w poprzednich Battlefieldach, na przykład w Battlefieldzie 4, mieliśmy już takie celowniki, nie jest to coś totalnie nowego dla całej serii i na temat tego też drobnego aspektu, czy jest się w ogóle czym chwalić i podniecać, wrzucę swoje 3 grosze pod koniec tego materiału, także nigdzie nie odchodźcie, bo wydaje mi się, że jest to dosyć ciekawy temat, nie tylko przez pryzmat tego, co ja na ten temat myślę, ale przede wszystkim wy. Nowe celowniki są dostępne w ilości 3. Pierwszy celownik TR1, termiczny 1,25, czyli taki, który po prostu jest kolorowy w środku. Tak jak widzicie, sprawdza się idealnie na bliski dystans. Nie ma praktycznie żadnego powiększenia, natomiast bardzo fajnie i przejrzyście widać w nim przeciwników, szczególnie na nie jakoś mega bardzo kolorowych mapach. Celownik ten nie jest dostępny dla wszystkich broni, natomiast jeżeli gracie na przykład AC-42, AK-24, AM-40, tak jak ja w tym materiale, Avansisem, Kuszą, K-30, M5, MP9, Rorschem, czy też na przykład Sfarem, to spokojnie będziecie mogli sobie ten celownik odblokować. Warto też nadmienić, że dla każdej broni różnią się wymagania, aby to zrobić odrobinę, nie za bardzo, ale generalnie wszędzie chodzi o jedną rzecz, aby fragować daną bronią przy przycelowaniu i wtedy po prostu możecie taki celownik sobie zdobyć. Celownik numer 2 jest celownikiem na średni dystans T4 Thermal o powiększeniu 2,5. Jest to celownik o takiej monochromatycznej po świecie kolorach, bo mamy tylko praktycznie biały i czarny i to też jest jego niewątpliwa zaleta, bo widzimy jasno czarno na białym, a w tym konkretnym przypadku biało na czarnym, gdzie znajduje się przeciwnik i naprawdę w bardzo, bardzo łatwy sposób można tego wroga zauważyć w najciemniejszym i najbardziej schowanym zakamarku na mapie. Przypomina mi to trochę sytuację, gdy jeju lata, lata temu w Battlefieldzie 3 termowizja, albo to była noktowizja, już do końca nie pamiętam, była strasznie OP
i wszyscy jak jeden mąż brali wtedy M16, właśnie ten celownik, i po prostu latali z takimi wielkimi celownikami na swoich broniach. Bardzo dobry wybór na średni dystans, nawet na blisko da się tym jak najbardziej pograć, nie widzę żadnych przeszkód. Najbardziej myślę, że tutaj jest kwestia po prostu tego, czy mapa ma jakieś większe przestrzenie, dłuższe przestrzenie, jak na przykład Manifest, czy jednak jest bardziej zbita jak którejś z tych nowszych. No tutaj decyzja zależy od Was, ale oczywiście można mieć jeden i drugi, korzystając z systemu Plus, który w Battlefieldzie 2042 dalej jest. Ja go osobiście nie używam prawie w ogóle, ale w przypadku tych termicznych celowników już parę razy zauważyłem, że się skusiłem na zmianę podczas jednego życia. Trzeci, natomiast ostatni celownik termiczny jest to celownik 2038, tak się nazywa, o powiększeniu sześciokrotnym i jest stricte zamknięty dla grupy karabinów snajperskich, do tego dla Rorscha oraz dla BSVM. I tutaj ten celownik najmniej mi przypadł do gustu, głównie z racji na to, że jego powiększenie i kolorki, o ile fajne, o tyle cała siatka i to, co widziałem na ekranie, na dalsze dystanse nie sprawdzało mi się jakoś mega wybitnie, bo po prostu musiałem go najpierw wyczuć, jak bardzo nad głową przeciwnika, na jakim dystansie będę musiał po prostu przycelować, aby delikwenta ściągnąć. Do momentu, do którego wystarczyło po prostu kliknąć głowę, hitscan, nic nie liczyć, nic nie dawać do góry nad przeciwnikiem, nie brać pod uwagę dystansu, to naprawdę celownik również bardzo, bardzo dobry, przejrzysty, fajnie oddający kolorki i fajnie też uwydatniający wroga w obrębie waszego wzroku. Śmiało sprawdzajcie, jak najbardziej warto sobie te celowniki odblokować. Jeżeli gracie na przykład czołgami T-28 i M1A5, to na pewno będziecie zadowoleni, bo dodano do gry obronę aktywną. Myślę, że nie muszę tłumaczyć, czym obrona aktywna jest. Tak samo jak nie muszę tłumaczyć, czym jest tak zwany below radar, który także dla helikopterów został dodany. Jest to po prostu opcja latania poniżej 30 metrów nad gruntem i jeżeli będziecie latać te 30 metrów albo niżej, to nie będziecie mogli być namierzeni przez żadne urządzenia przeciwlotnicze pochodzące z pojazdów. Poza samymi klasami, które są niewątpliwym wygrankiem dla Battlefielda 2042, również obecność tych nowych celowników urozmaica rozgrywkę. Rozgrywkę na pewno urozmaicą też trzy nowe bronie dodane do All Out Warfare i jest to M39 EMR, doskonale nam znana z poprzednich Battlefieldów, MTAR-21, doskonale znana broń dla technika z poprzednich Battlefieldów, czy też PP-2000, o mój Boże, Battlefield 3 Vibes na pełnej. Na pełnej też od tego update'u możecie włączyć sobie w opcjach, tak jak widzicie teraz na ekranie, możliwość widzenia tego, ile obrażeń zadajecie wrogom podczas strzelania. I hej, to też już było w poprzednich Battlefieldach, tak? Doskonale widzieliśmy, jeżeli graliśmy snajperem, ile zadaliśmy wrogowi obrażeń, bo po prostu dostawaliśmy taki bonus. Teraz jeżeli będziecie w kogoś strzelać, ale go na przykład nie zdążycie zabić, to na środku ekranu będziecie po prostu widzieć wartość liczbową, ile obrażeń danemu delikwentowi zadaliście. Całkiem fajny, przyjemny dodatek, który oczywiście kiedyś był, teraz go nie było i znowu powraca. No i oczywiście, moi drodzy, przełamanie, czyli ta mapa, która była poza Klepsydrą jak dla mnie najgorszą w Battlefieldzie 2042, która, wow, zmieniła się w tym momencie w jedną z najlepszych map w najnowszej odsłonie serii, przynajmniej na 64 osoby. Nie wiem, nie grałem na 128, natomiast bardzo podoba mi się to, w jaki sposób dynamicznie zmieniono tutaj całe środowisko, jak dodano nowe przejścia, jak rozbudowano tą platformę wiertniczą, jak po prostu dodano bardzo, bardzo dużo różnych nowych rzeczy, których wcześniej tutaj nie było. To już nie jest rework, który polega tylko na tym, że dodaje się kontenery. Nie, to są zmiany pełną gębą i to po prostu czuć. Jest to świetna mapa, powtórzę, jeżeli chodzi o 64 osoby, na piechotę bardzo dużo walki, walka cały czas, naprawdę wyszło im to, gratuluję. I o ile bardzo podoba mi się ten update, uważam go za naprawdę udany, dodający nowe, fajne rzeczy, takie też, myślę, porządne podwaliny pod kolejny sezon, pod kolejną mapę, o tyle nie potrafię zrozumieć przez ten ponad rok, dlaczego musimy robić to wszystko
w takim ciężkim, ciężkim tempie? Przecież od samej premiery w zdecydowanej większości wszystkie te rzeczy, które teraz są dodawane i które wam mówię, że fajnie, że są dodawane i fajnie, że w końcu w Battlefield 2042 się pojawiły, one już wcześniej po prostu były. Czy to te celowniki termiczne, czy to możliwość pokazywania obrażeń w czasie rzeczywistym, czy to chociażby na przykład nowe bronie, których ilość w tym momencie, jeżeli spojrzy się na grę, moim zdaniem jest całkiem zadowalająca, nie jest już tak słabo, jak było wcześniej. Czemu trzeba było czekać na to aż tyle czasu i czemu po prostu nie można zrobić tak, żeby nie ciąć danej gry, która została wydana parę lat temu, tylko dodać to wszystko już na samym początku, a później zajmować się tylko jakimiś nowymi rzeczami. I ja zdaję sobie sprawę, że w tym momencie to jest takie faktycznie przeciąganie żywota gry, próba jakiegoś zdobycia zaufania graczy po raz kolejny z powrotem przed kolejnym tytułem. No bo tak z drugiej strony głupio było na samym początku porzucić tytuł, no bo po prostu mogłyby się posypać najzwyczajniej w świecie pozwy. Ale serio, mam nadzieję, że jakaś mądra głowa tam na górze w końcu dojdzie do tego, że warto po prostu robić rzeczy dobrze, tak jak być powinny i że wcale nie musi to trwać ponad rok, a tym bardziej mam ból dupy, bo widzę, że ta gra w tym momencie jest naprawdę fajnym FPS-em i spokojnie można sobie spędzić w nim naprawdę miło czas. Oczywiście tak, to nie są czasy Battlefielda 4, ale hej, life goes on. Coś, co ja bym chciał jeszcze tutaj zobaczyć, to w przypadku tych broni dodawanych ze starszych Battlefieldów, aby było więcej możliwości personalizacji, aby było więcej dodatków, aby po prostu zrobić tą pieprzoną copy-pastę z poprzednich części i tyle. Chyba, że to nie jest takie proste. No, może też tak być. Nie jestem deweloperem. Oczywiście, moi drodzy, jak zawsze w opisie do tego filmu macie link do wszystkich patch notek, do wszystkich zmian. Nie będę się tutaj bawił w lektora, który czyta wam każdą najmniejszą pierdołę. Jeżeli chcecie, to możecie przeczytać te najważniejsze rzeczy wam dzisiaj i w ostatnim materiale o klasach również powiedziałem. Także, moi drodzy, pobierajcie, dajcie znać, jak się wam gra. Pamiętajcie, Kromka gada radzi, nigdy was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, pa, pa.